Szanowni Państwo, dzień dobry. Chcę dzisiaj zaprezentować kolejną książkę, wydaną w ramach serii Biblioteki Rocznika Tomistycznego. Tym razem jest to książka mojego autorstwa, zatytułowana Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza Zakwinu. Tak wygląda ta książka. Jej okładka już jest dostępna na Facebooku NTT. To bardzo piękna okładka. Zaprojektowana została przez profesora Mieczysława Knuta, podobnie zresztą jak okładki innych książek z tej serii. Sama ta książka, sama ta pozycja mogła się ukazać dzięki dofinansowaniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Ja ze swojej strony chciałabym, żeby ta pozycja stała się pewną zachętą dla Państwa do sięgania do tekstów Tomasza Zakwinu i studiowania ich samodzielnie, gdyż myślę, że kontakt z tekstami tak wybitnych filozofów, jakim był Tomasz Zakwinu, jest zajęciem pasjonującym, szalenie ciekawym, no i tej pasji w życiu Państwu bym jak najbardziej życzyła oraz jak najwięcej bym jej życzyła. Zależało mi na tym, by pokazać w książce całościowo filozofię moralną Tomasza Zakwinu, tak jak on sam ją widział, jej przedmiot i jej metodę. Odnoszę wrażenie, że to właśnie w pierwszym rzędzie kwestie metaetyczne można wydobyć z Tomaszowego komentarza do etyki nikomachejskiej Arystotelesa, gdyż Tomasz, zajmując się komentowaniem tego dzieła, po prostu precyzował własną wizję, własną koncepcję etyki jako filozofii moralnej. Zachęcam do czytania tej książki, zachęcam do pobierania jej ze strony Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Link do pobierania książki znajduje się w opisie filmu, a ja już Państwu dzisiaj serdecznie dziękuję. Do widzenia.